Euro 2024 i występy naszej reprezentacji to po pierwsze duma narodowa, a po drugie wielkie kibicowanie. Za awans na Euro 2024 UEFA wypłaciła Polskiej Federacji bonus wynoszący prawie 40 milionów złotych. Decyzją Polskiego Związku Piłki Nożnej 1/4 tej kwoty trafiła do samych zawodników. Jednak to nic w porównaniu z ich zarobkami w klubach i zarobkami z reklam. Świadczą o tym na przykład ich samochody. Dzisiaj kolejna odsłona tej serii. Zapraszam zatem na odcinek z samochodami polskiej reprezentacji. Michał Probierz. Odcinek zaczynamy nietypowo od selekcjonera reprezentacji Polski. Michał Probierz uchodzi za charyzmatycznego i wymagającego szkoleniowca. Zasłynął z charyzmatycznych wypowiedzi i oryginalnych konferencji prasowych, na których dosadnie wypowiadał się o bolączkach polskiego futbolu, kwestii niewystarczającej ilości baz treningowych, niecierpliwości względem rozwoju talentów czy promowanie zagranicznych trenerów. Michał Rafał Probierz, nowy selekcjoner Polski, otrzymał luksusowego DS-a 7, który jest wyposażony w napęd hybrydowy typu plug-in. Takie auto kosztuje około 300 tysięcy złotych i teraz się nim wozi. Robert Lewandowski. O Robercie miałem okazję mówić już wielokrotnie. Nasz filar reprezentacji Polski, jeden z najlepszych piłkarzy świata oraz najlepiej zarabiający napastnik w polskiej kadrze. Do dyspozycji ma tak wiele aut, że mógłby kilkanaście dni jeździć dzień w dzień innym z nich. Robert w 2020 roku zajął pierwsze miejsce w rankingu magazynu Forbes dla najbardziej wpływowych ludzi w polskim sporcie, a z kolei w 2021 roku został odznaczony przez prezydenta Polski. Jeżeli chodzi o jego fury, wiele dodawać tutaj nie będę. Nie zmieniło się wiele, poza tym, że wozi się także nowym e-tronem, aczkolwiek i tak najczęściej wybiera G-klasę do jazdy na co dzień i swojego Bentleya. Bardzo szybko. Ma Ferrari F12 Berlinette, Audi RS6 Avant, Maserati Gran Turismo, Bentleya Continentala GT, Porsche Cayenne GTS. Miał również Matiza, ma też Lamborghini Gallardo, dwie sztuki Audi SQ7, Audi RS5, Mercedesa Benz CL63 MG, e-tronkę, o której już mówiłem, Audi RS7, Fiata Bravo, Maybacha, Porsche 911, Ferrari 812 Superfast, kiedyś jeździł również Laguną trzeciej generacji w coupé, Mercedesem ML300 oraz Mercedesem Benz GL450. Kapitan reprezentacji Polski regularnie otrzymuje również auta od swojego sponsora, klubu właśnie Audi, i to dzięki temu ma również takie modele jak Audi RS6 i Audi RS7. Tymoteusz Puchacz i Jakub Moder. Panowie Jakub i Tymoteusz również jeżdżą fajną furą, ale nie mają ich co najmniej tyle co Robert. Tu jest jedno ale. Nie wiadomo, kto jeździ tym Mustangiem na co dzień, którego teraz widzicie. Jest to Ford Mustang w wersji GT. Jednak nie mogę Was pozostawić tylko z taką informacją. Więc wiadomo natomiast, że Jakub Moder posiada jeszcze Skodę Octavię oraz sportowe Audi w odmianie RS, które to przyczyniło się do straty przez niego prawa jazdy po raz trzeci. Został on dwukrotnie przyłapany na przekroczeniu prędkości na autostradzie A27, gdzie obowiązuje ograniczenie do 70 mil na godzinę, a wtedy swoim Audi RS Quattro, które kosztowało 300 tysięcy funtów, możemy przeczytać o tym na stronie Daily Mail. Nie jest to tylko jeden z najszybszych zawodników w swoim klubie, ale również i właśnie na drodze. Miejmy nadzieję natomiast, że na drodze zwolni, a nadrobi szybkością na nadchodzących meczach. Wojciech Szczęsny. Kiedyś o Wojciechu już mówiłem, ale ten fakt tak przypadł mi do gustu, że raz jeszcze go muszę powtórzyć. Wojciech, zanim zaczął karierę bramkarza, tańczył balet i rzucał oszczepem, a przygodę z piłką nożną zaczynał na pozycji napastnika. Zarabiający dziesiątki milionów złotych, mający setki na koncie. Wojciech może pochwalić się wieloma samochodami. Jednym z jego ulubionych jest oczywiście Bentley. Z kolei posiada jeszcze inne bardzo luksusowe auta. Na przykład jest to pierwszy na liście Rolls-Royce, którym również się wozi. Poza tymi autami Wojciech również ma w swoim garażu Mercedesa G63 AMG, a wcześniej jeszcze poruszał się Porsche Cayenne Turbo S, które to uległo awarii, w sumie to wypadkowi, gdy prowadziła go jego żona. Porsche było nietypowe, bo przeszło nietypowy tuning, nie można było się pomylić, do kogo należało, również i jego osiągi mocno wtedy wzrosły. Wojciech ma lub miał również Porsche 911 Carrera S. Miał również Lambo, Audi R8 Spydera, no i to w sumie tyle, jeżeli chodzi o te informacje, które są pewne. Przechodzimy do kolejnej osoby. Jakub Kiwior. Jakub swoją karierę zaczynał bardzo wcześnie. To polski piłkarz występujący na pozycji obrońcy w angielskim klubie Arsenal i w reprezentacji Polski.
Uczestniczył w Mistrzostwach Świata 2022. Zdążył się poznać z bardzo dobrej strony w reprezentacji. Kiedyś w latach 2018-19 był kapitanem kadry U19 w cyklu eliminacyjnym do Mistrzostw Europy za kadencji Dariusza Gęsiora. Jego samochodami, o których wiadomo, są Volkswagen Golf i Mercedes. Więcej informacji nie ma, to jedynie te, które są dostępne w opinii publicznej. Kolejną osobą miał być Paweł Dawidowicz, jednak nie do końca jest jasne, jakie auto posiada, zatem lecimy do Piotra. Piotr Zieliński już w wieku 17 lat wyjechał do Włoch. Podpisał wtedy kontrakt i rok później zadebiutował w pierwszym składzie, zmieniając Antonio Di Natale, który uważany jest za ikonę klubu. W młodości Piotr obserwowany był przez wiele europejskich klubów, już w wieku 11 lat zaproszono go na testy do Sparty Pragi. Interesował się nim także Liverpool. Grał we wszystkich drużynach młodzieżowych reprezentacji Polski, począwszy od kadry lat 15. Tak jak kiedyś wspomniałem, bo Piotr pojawił się również w jednym z poprzednich odcinków, gwiazdor od kilku lat jeździ sportowym Audi R8 Coupé, którego wartość w wersji podstawowej oscyluje w granicach 800 tysięcy złotych do ponad miliona złotych w przypadku jego skonfigurowania po wyższych parametrach i wyższej odmianie wyposażenia, a takowe właśnie Piotr posiada. Sebastian Walukiewicz. Sebastian ma jedynie 24 lata, a już jeździ furą wartą setki tysięcy złotych. Swoje pierwsze kroki stawiał w drużynie FC Kłodowa 13, następnie w Gorzowie Wielkopolskim, skąd w wieku 13 lat przeniósł się do Legii Warszawy. Ma również doświadczenie w reprezentacji Polski, robił to bowiem nieprzerwanie od 15 do 21 roku życia. Skąd wiadomo, jaką ma furę? Po prostu, przyjechał nią do hotelu na zgrupowanie. Przyjechał swoim Mercedesem E350, prawdopodobnie w wyższym wyposażeniu niż podstawowe. Samochód sportowca jest wart co najmniej 270 tysięcy złotych, ale to baza, do której się odnosimy. Zapewne auto kosztowało znacznie więcej. Bartosz Bereszyński to kolejny reprezentant Polski grający na pozycji obrońcy. Piłkarz z początku występował w ataku, podobnie jak Łukasz Piszczek. Eksperci bardzo często porównują ich do siebie pod tym względem, doszukując się naturalnego następcy Piszczka w reprezentacji. W sezonie 2009-2010 debiutował w Ekstraklasie. Rozegrał w niej wówczas 7 minut w trakcie dwóch spotkań. Skromny wynik natomiast pozwolił mu jednak osiągnąć już pierwszy sukces, czyli Mistrzostwo Polski. Ostatni raz widziano go w tej becie. Niestety zbyt wiele zdjęć dla Was nie mam, jeżeli chodzi o Bartosza, dlatego to lecimy dalej. Łukasz Skorupski. Łukasz Skorupski urodził się 5 maja 1991 roku w Zabrzu. Jego starszy o 2 lata brat, Michał, również gra w piłkę, występuje na pozycji napastnika. Skorupski treningi rozpoczął w 1998 roku. Było to w Pogoni Zabrze. Następnie trenował w młodzieżowych drużynach Górnika Zabrze. W Górniku również rozpoczął swoją przygodę seniorską z piłką przed sezonem 2008-2009. Dołączył wtedy do pierwszej drużyny tego zespołu. Jego majątek to zapewne pokaźna suma, ale nie bez powodu zarabia przecież miliony złotych. Jeździ on również jednym z fajniejszych aut tego zestawienia, czyli BMW M4. Widziano go również kilkukrotnie w BMW X5 i jest to najprawdopodobniej również jego auto. Posiadał też prawdopodobnie Mercedesa, ale informacji tej nie potwierdziłem, także nie dodaję go do zestawienia. Jan Bednarek. Jan, podczas gdy zaczynał swoją karierę w angielskiej piłce, doznał dużego zastrzyku gotówki. Filar defensywy Lecha, zarabiający już wtedy nieco ponad 5 milionów złotych, nie był zapewne zdziwiony, że pokazano mu na papierze bardzo wysoką klubę, jeżeli chodzi o angielską ligę. Angielska piłka znana jest właśnie z ogromnych kwot, jakie płacą zawodnikom za swoją grę. Wiąże się to z ogromnymi wpływami z tytułu praw telewizyjnych. W chwili obecnej jego zarobki są po pierwsze jeszcze wyższe, a po drugie jego wartość rynkowa także. Po trzecie, powiedzmy o tym, co w tym odcinku najważniejsze, czyli jakim samochodem jeździ. Jest to BMW serii 5. Kamil Grosicki. Na luksus stawia również on. Reprezentacyjny skrzydłowy może pochwalić się Porsche Cayenne GTS, czyli jednym z szybszych SUV-ów dostępnych obecnie na rynku. Najmocniejsza wersja tego auta z silnikiem V8 wytwarza 550 koni. Wszystko oczywiście przy napędzie na 4 koła i 8-stopniowej automatycznej skrzyni biegów. Samochód od niemieckiego koncernu rozpędza się do 100 w 5,7 sekundy i osiąga 261 km na godzinę. Co ciekawe, jeszcze za czasów Turbo Grosika grał on w francuskiej lidze i właśnie tam stracił na jakiś czas uprawnienia do prowadzenia samochodu, po tym jak przekroczył dozwoloną prędkość o 40 km na godzinę. Auto to posiada od kilku lat. Jest ono po tuningu. To by było na tyle w tym zestawieniu. Mam nadzieję, że podobało się Wam, a kadrze dzielnie kibicujecie. Ciekawi mnie, które auto najbardziej przypadło Wam do gustu z tego zestawienia. Komentarze są Wasze. Do usłyszenia, cześć!